Co oprócz polskiego i matematyki będziesz zdawała? Polski na rozszerzeniu i angielski. I angielski. Na rozszerzeniu, tak. A jak samopoczucie przed takim ważnym egzaminem? Nie wiem, bywało lepiej. Bywało lepiej. A masz przedmiot, którego się boisz? Matematyka. A dlaczego? Bo nie umiem matematyki. A taki, którego najmniej się boisz? Który nie, myślisz, że nie sprawi ci trudności? Angielski, tak sądzę. Wiktor, oprócz matematyki i polskiego, jakie przedmioty będziesz zdawał? Podstawowy angielski oczywiście, biologię, chemię. A jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A którego przedmiotu najbardziej się boisz? Najbardziej boję się biologii, tak mi się wydaje. A dlaczego? No bo to jest najważniejszy przedmiot, jaki będę zdawał na tej maturze, rozszerzony, decydujący o tym, czy się dostanę na studia, na które chcę, czy nie. No i... A najmniej? Najmniej, nie wiem, angielski, matematyka, polski, te podstawowe. Marcela, jakie przedmioty oprócz polskiego i matematyki będziesz zdawała? Rozszerzony polski, rozszerzoną historię i rozszerzony włoski. I jak samopoczucie? No wiadomo, stres, najgorzej matematyka, każdy chce zdać, a poziom chyba będzie wysoki. A którego przedmiotu najmniej się boisz? Polskiego, zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu. Czyli polski jakoś poszedł, tak? Jasne, oczywiście, bez problemu. Oprócz matematyki i polskiego, jakie przedmioty będziesz zdawał? Angielski, rozszerzony i polski rozszerzony i historia rozszerzona. I jak samopoczucie? No, wczoraj się trochę stresowałem, bo pierwszy dzień matury, ale teraz już jestem zrelaksowany i nie boję się na razie. Czyli nie masz takiego przedmiotu, którego byś się bał? Historia trochę, ale jeszcze mam trochę czasu na powtórki, więc myślę, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli po prostu. Ania, oprócz polskiego i matematyki, jakie przedmioty będziesz zdawała? Ja zdaję tylko biologię w zakresie rozszerzonym. I jak samopoczucie? Dobrze, chociaż teraz jest matematyka, z niej czuję się najsłabsza, ale myślę, że będzie dobrze, nie stresuję się tak bardzo, bo mam za sobą już egzamin gimnazjalny i szóstoklasisty, wiem, że nie warto się stresować. A jaki przedmiot, jak myślisz, pójdzie ci najlepiej? Będziesz przed nim odczuwała najmniej stresu? Myślę, że polski, raczej jestem osobą, która z polskim sobie radziła dobrze przez całe 3 lata i myślę, że o to mogę być spokojna.